To z mamy podcast. Hej mama! To mój drugi odcinek z Jasią Frejus, którą możecie znać z internetów jako O Matko Depresja, Dobrze jest nie rycz i teraz też Centrum Wsparcia Łomianki. Jestem w tym Centrum Wsparcia Łomianki. Ja już się czuję wsparta. Słuchajcie, jak jesteście z Warszawy i okolic i z Łomianek i potrzebujecie wsparcia i potem powiemy jeszcze na końcu jakiego, to jest cudowne miejsce, naprawdę. Już samo przebywanie tutaj jest takie... Oh. Być może będziecie słyszeć dźwięki dzieci w tle, ponieważ za chwilę będą odbywały się w sali obok zajęcia z integracji sensorycznej. Myślę, że ci, którzy słuchają podcastu Hej Mama, są już trochę przyzwyczajeni do dźwięków dzieci albo w ogóle do tego, że nagrywam w różnych miejscach i tło jest różnorakie. A dzisiaj będziemy rozmawiać o poronieniu w takim kontekście, że my się trochę tego poronienia boimy, jakby o poronieniu mówić w ogóle. Że to jest trochę taki temat tabu, taki, że do wewnątrz, że o tym się nie rozmawia, a jak już się rozmawia, to tak w kontekście pocieszania kogoś, poklepania po plecach i przejścia dalej, bo w sumie ani kobieta, która jest po stracie, ani społeczeństwo do końca nie wiedzą chyba, jak sobie z tym tematem radzić. A ja mam tą misję normalizacji i o tej normalizacji tematu poronienia i trochę wskazówek, jak możemy my, kobiety po stracie i być może ojcowie, jeśli nas słuchają, sobie radzić i mówić o naszych potrzebach, ale też jeżeli jesteście z bliskiego kręgu albo z dalszego osoby, która doświadczyła poronienia, to jak wy możecie wspierać słowem albo czynem taką osobę. To dzisiaj o tym, bardziej niż technicznie o samym procesie poronienia. Cześć Jasiu. Cześć, dzień dobry. Dziękuję ci bardzo, że znalazłaś czas, mimo że zaczynasz dzisiaj swój urlop. Bardzo to doceniam i też czuję, że dla ciebie temat, który dzisiaj poruszamy, jest po prostu ważny i też masz tą misję, żeby o nim dużo mówić. I skąd to poczucie, że trzeba o tym mówić? No właściwie to jest trochę tak, że jak się o czymś nie mówi, to ja się zawsze zastanawiam, dlaczego się o tym nie mówi i zazwyczaj jakoś znajduję, że to jest na przykład z powodu jakiegoś wstydu albo jakichś takich społecznych zawiłości, które z punktu widzenia psycholożki są do odkręcenia. No i lubię też takie misje, które są jakoś trudne i angażujące, więc trochę też tak jest z właśnie takim odkręcaniem, z taką normalizacją zjawiska poronienia. Więc to z jednej strony taka motywacja, powiedziałabym, zawodowa. To jest też tak, że ja w swoim gabinecie spotykam osoby, które doświadczają poronienia albo mają innego rodzaju trudności związane właśnie z sytuacją szeroko pojętego macierzyństwa. I po prostu czuję, że byłoby im o wiele łatwiej w życiu, gdyby tej tabuizacji, bo tak to trzeba nazwać, zjawiska poronienia nie było. A druga motywacja jest typowo prywatna, dlatego że ja też jestem osobą, która doświadczyła poronienia i jak patrzę wstecz na to doświadczenie, to też mam dokładnie takie przekonanie, że gdyby w naszym społeczeństwie inaczej się mówiło albo w ogóle mówiło się o poronieniu, to dla mnie to doświadczenie też mogłoby być może nie prostsze, ale no inne po prostu. Bo to chyba też nie chodzi o to, że przez to, że będziemy mówić o poronieniu, to się stanie tak normalne, że już w ogóle przestaniemy przeżywać poronienie, bo o Jezu, no dobra, no tak statystyki pokazują, że tam, no właśnie, co mówią statystyki? Statystyki pokazują, że 1 na 5 ciąż jest roniona, czyli w Polsce to daje jakieś 40 tysięcy poronień rocznie. To jest bardzo dużo. Więc w związku z tym, że tego jest tak dużo, to w sumie to jest tak normalne, że już tego nie przeżywajmy, bo to nie o to chodzi, żeby przeżywać, tylko żeby przeżywać, ale z jakimś takim wsparciem normalnym, żeby sobie jeszcze nie dokładać tego, że nie dość, że mi jest ciężko z tą sytuacją, że doszło do poronienia, do straty,
to ja jeszcze kompletnie nie wiem, co ja mam mówić o tym, z kim ja mam o tym mówić, czy w ogóle o tym mówić i do czego mam prawo w związku z tym, czy ja mogę płakać, czy to jest przesada, że ja płaczę, jak tracę ciążę w 6 tygodniu i niektóre osoby być może nawet nie wiedzą, że są w ciąży, a ja już wiedziałam. I czy to jest strata tylko taka jakby czysto fizyczna, biologiczna, że doszło do poronienia? Czy to jest też strata jakichś naszych wyobrażeń na temat tego, że ja już jestem w ciąży, że ta rodzina się powiększy, że w związku z tym i cała lista rzeczy, które już w naszej głowie się pojawiło wraz z informacją o ciąży, bo tych strat jest więcej, to nie jest tylko kwestia takiego takiej fizycznej straty. Ja też doświadczyłam poronienia drugiej ciąży i spotykałam się z takimi pytaniami, bo ja od razu wiedziałam, że jestem w ciąży. Ja bardzo tą ciążę planowałam, chciałam, no i czułam całą sobą, że jestem i poszłam potwierdzić to badaniem krwi. No i wyszło, że jestem i wszystkim od razu o tym mówiłam, bo się bardzo cieszyłam, włącznie z moim synem młodszym, znaczy starszym. No i padło parę razy takie pytanie, czy ty na pewno chcesz wszystkim o tym mówić? I sobie myślę, chcę. No chyba jakbym nie chciała, to bym nie mówiła. Ja bardzo chcę wszystkim o tym mówić, bo ja się cieszę. No tak, ale wiesz, że statystyki pokazują, że w pierwszym trymestrze, że ty jeszcze możesz poronić. Mówię, no tak. I tak chwilę się zastanowiłam. Rzeczywiście mogę poronić. No i co dalej? To mam teraz nikomu nie mówić o tym, jak się bardzo cieszę, żeby potem z nikim nie cierpieć? Czy po prostu teraz w sobie się cieszyć i potem w sobie cierpieć? No bo ja całą sobą czułam, że ja chcę normalizować tematy i dalej to mam. Normalizowanie karmienia piersią, normalizacja fizjologii po porodzie, o tym, że my krwawimy, nosimy te majty i tak dalej. Normalizacja wszystkiego, co dotyczy macierzyństwa. I to jest element tej próby wejścia w świat macierzyński albo powiększenia rodziny, kiedy już jesteśmy mamami czy ojcami. Więc nie chcę tego tematu pomijać. Jeżeli poronię i ktoś, kto wiedział, że byłam w ciąży, zapyta mnie, no i jak tam, jak się czujesz, czy już wiesz, czy chłopiec, czy dziewczynka, to powiem, że poroniłam. I będzie mi miło, jak mnie ta osoba na przykład przytuli wtedy i powie, o, jak się z tym czujesz, jak w ogóle. Ale też faktycznie, jak do tego doszło, to miałam takie poczucie, że muszę zaopiekować te osoby, którym mówię, że poroniłam. I że to jest już trudne, że jakby, ej, to ja poroniłam, ja bym chciała wsparcia, a nie, że ja teraz muszę się przejmować tym, że w jakiś sposób cię obarczyłam informacją o tym, że poroniłam i muszę, nie wiem, przeprosić cię za to, że ci to zrobiłam, że ty teraz nie wiesz, jak się zachować. No i to wszystko mi dało do myślenia, że ja muszę się spotkać z Asią i zapytać o tą komunikację. Czy to jest najlepsza metoda, żeby nie mówić o tym, że jesteśmy w ciąży? I pewnie usłyszę, że to zależy. Ja bym już przerobiła to. Ale czuję, że to zależy, tak? Tylko, że z jednej strony, jeżeli ktoś bardzo nie chce mówić, to jest jego i o nim, ale że to jest takie społeczne, że się nie mówi. Że nie mów dopiero w 12 tygodniu, jak już będziesz miała tam badania prenatalne, dopiero wtedy powiedz. Chce. Nawet jak ktoś chce, to się mu mówi, o, ale to może lepiej nie, nie? No tak jak było z tobą. No generalnie bardzo dużo jakoś punktów poruszyłaś, więc niech ja się zastanowię, od czego zacząć. No oczywiście to zależy, to znaczy ta decyzja, czy mówić o tym, że jestem w ciąży, czy nie mówić o tym, że jestem w ciąży, jest twoja i zależy od tego, czego ty chcesz i czego pragniesz i też czego oczekujesz w związku z taką informacją albo brakiem takiej informacji, ale jednocześnie zachęcam do tego, żeby się zastanowić, jeżeli podejmujemy taką decyzję, że na przykład nie mówimy, to dlaczego? Co za tym stoi? Nie? I jeżeli za tym stoi na przykład takie myślenie, o no bo jakby nie mam teraz ochoty, sama właściwie nie wiem, co czuję w związku z tą ciążą, albo chcę sobie dać czas, żeby się sama jakoś tak wewnętrznie nacieszyć, a dopiero potem, żeby mi inni weszli na głowę z
prezentami, radami, no to jakby fajnie, nie? To jest taka, znaczy nie oceniająco fajnie, tylko w tym sensie, że masz do tego pełne prawo. Natomiast jeżeli dochodzimy do takiego wniosku, że ja nie mówię do tego na przykład USG w 12 tygodniu, to jest często ta granica, nie? Z powodu lęku, który się gdzieś pojawia, właśnie o to, że ja tę ciążę mogę stracić, bo niby do 12 tygodnia to jest ten czas, kiedy ona jest jakoś tak najbardziej zagrożona, chociaż oczywiście pewnie nie do końca, ale być może jest takie myślenie. No to warto się zastanowić, skąd ten lęk wynika. Czy ja chcę mieć ten lęk? Czy ja chcę też zadziałać zgodnie z tym lękiem? Nie? Czy może ja się chcę temu przyjrzeć, sprawdzić tę motywację i może popracować nad tym? Bo można na pewno mieć lęk, a jednocześnie nie dać się temu lękowi wciągnąć, jakby nie podpinać się pod ten lęk i robić swoje. Czyli to jest trochę odpowiedź na to, czy to jest dobry pomysł. To myślę sobie też, że jak się zastanowimy, skąd wynika ta niechęć do mówienia o tym, że jesteśmy w ciąży w tym pierwszym etapie tej ciąży, no to możemy sobie myśleć, że to jest lęk. I potem warto się zastanowić, przed czym to właściwie jest lęk. No bo przecież samo powiedzenie, że jestem w ciąży komuś, nie, jeszcze tej ciąży nie zagraża, nie? Najczęściej to jest taka obawa, że jeżeli się coś wydarzy, jeżeli ja stracę tę ciążę, to dziecko, ten płód, to znowu jakoś tak nomenklaturowo każda osoba ma prawo sobie nazywać to doświadczenie tak, jak potrzebuje. Więc jeżeli mnie to doświadczenie spotka, to będę jakoś zobowiązana być może, żeby poinformować te osoby, którym już dałam znać, że jestem w ciąży, że w tej ciąży już nie jestem. No i oczywiście tu się dzieje coś takiego, o czym ty powiedziałaś pod kątem własnego doświadczenia, że jakoś tak ja przejmuję odpowiedzialność nagle za to, co czują inne osoby w związku z tym, co mi się przytrafiło. Nie wiem, czy dokładnie takie same nastawienie mamy na przykład w momencie, kiedy złamiemy sobie nogę. Masz coś takiego, że jak złamiesz sobie, nie wiem, czy złamałaś sobie kiedyś nogę, ale jak ci się coś przydarzy innego niż poronienie, to też masz taką myśl, że o, nie zadzwonię do jakiejś swojej bliskiej osoby i nie powiem jej o tym, no bo jak ona się z tym poczuje? Nie, nie mam tak. Ale ja też po prostu mam tak, że jak słyszę, że jakaś przyjaciółka nie chce mi teraz czegoś powiedzieć, co się wydarzyło w jej życiu, bo ja jestem w ciąży i jestem szczęśliwa i już jestem w takim radosnym oczekiwaniu i ona mnie nie chce obarczać, to ja się wtedy pytam, czy ona uważa, że ja nie umiem odróżnić jej emocji od moich emocji. Właśnie, to jest trochę o tym, że my jakoś próbujemy brać na siebie odpowiedzialność za emocje innych dorosłych osób. No bo oczywiście pod kątem małych dzieci to jest co innego, ale jednak jeżeli mówimy o innych dorosłych osobach, no to branie na siebie odpowiedzialności za ich emocje jest jakoś no bez sensu, trzeba powiedzieć, bo to są osoby, które najczęściej jednak mają zasoby i sposoby na to, żeby sobie z własnymi emocjami radzić. To jest po pierwsze. Po drugie, w momencie, kiedy to my doświadczamy poronienia, to jednak w obrębie naszego głównego zainteresowania powinno być jednak nasze własne samopoczucie. Plus ewentualnie samopoczucie partnera czy partnerki, którzy są z nami w tym procesie. Tak? Których też oczekiwania w jakiś sposób podlegają tej stracie. Tak? Natomiast zastanawianie się, co teraz pomyśli, poczuje moja mama na przykład, rozumiem, że jest naturalne, ale jednocześnie warto sobie jednak w takim momencie powiedzieć, że jednak to jest trochę taki moment, kiedy to ja potrzebuję tej uwagi i tej uważności również ze strony mamy na przykład, nie? A poza tym, jak jesteśmy w takim nastawieniu, że ja nie powiem, że się cieszę po to, żeby potem nie musieć odkręcać, żeby inni się źle nie czuli, to pamiętajmy, że odbieramy sobie możliwość tego cieszenia się,
bo ta radość niewyrażona jest jednak często dużo mniejsza po prostu, taka przytłumiona, ale jednocześnie odbieramy sobie też to wsparcie, które mogłybyśmy otrzymać w momencie, kiedy no, doświadczamy tego poronienia. Więc to jest taki obusieczny miecz, który jakoś na siebie kierujemy. Poronienie to nie jest taka sytuacja, w której powinnyśmy być same, nie? Tak samo wydaje mi się, informacja też o tym, że jesteśmy w ciąży i się z tego cieszymy, to też nie jest coś, co jakoś trzeba trzymać w sobie, no chyba, że właśnie podejmujemy taką świadomą decyzję, nie? Że jakoś teraz to jest ten czas dla nas, żeby się tym pocieszyć, nie? A podzielimy się później. Jak zaszłam w kolejną ciążę, to moja mama zdecydowała, że ona jeszcze nie będzie mówić najbliższej rodzinie, bo ja nie mam zwyczaju dzwonienia do wszystkich cioci, a ona ma. Żeby może już tak nie robić jak wcześniej, że wszystkim powiedzieliśmy i potem wszystkim trzeba było powiedzieć, że nie. I się zapytałam jej, a jeśli poronię znowu, to jej nie powiesz, że byłam w ciąży i poroniłam? No pewnie przy jakiejś okazji powiem, ja mówię, przy jakiej? Na urodzinach czyjś albo imieninach? Może lepiej jednak, jak masz tak, że lubisz albo dzwonić. Jak ktoś inny poroni. Albo jak ktoś inny poroni, nie? To jest... To zaraz do tego wrócę. A jeszcze chciałabym powiedzieć, że w takim kontekście zastanawiania się, skąd wynika to niemówienie, to też warto sobie uświadomić, że ono w takim kontekście społecznym najczęściej wynika z tego, że poronienie nadal budzi jakieś takie poczucie winy i wstyd. I to jest trochę o tym, nie? Że dlaczego my się nie dzielimy z jakąś taką, nie chcę powiedzieć łatwością, ale że nie szukamy tak bardzo wsparcia bliskich osób w tym momencie, to może być dlatego, że społecznie ten temat jest właśnie tak ustawiony, że siłą rzeczy my bierzemy na siebie odpowiedzialność za to poronienie. I tak jak rozmawiałyśmy, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że nawet konstrukcja językowa, ja poroniłam, znaczy co ja zrobiłam, żeby poronić, nie? Że nawet to, jak my mówimy, o jak nazywamy to zjawisko, to zdarzenie, to doświadczenie, to jest tak skonstruowane, że jak ja bym to zrobiła, jak ja bym miała na to wpływ, jak ja bym zadecydowała, tak jak ja poszłam do sklepu, nie? Wstałam i poszłam. Otóż tutaj nie ja wstałam i nie ja poroniłam, tylko mnie to spotkało. Po prostu to jest doświadczenie, które mi się przydarzyło. I w związku z tym, że my to społecznie tak jakoś ustawiamy, czy jest to tak społecznie ustawione i nie mówi się o tym, że poronienie to nie jest coś, na co my mamy wpływ w tym wczesnym etapie ciąży, że zazwyczaj to w ogóle nie podlega naszej kontroli, że to właśnie nie ja poroniłam, tylko mi się to przytrafiło. Stąd jest właśnie to poczucie wstydu i poczucie winy, kiedy przychodzi do mówienia o tym, że no właśnie to mnie spotkało i takiego odkręcania tej informacji o tym, że byłam w ciąży. I a co ciekawe, zobacz, masz dużo większy wpływ na to, żeby jednak być w ciąży, a to nie jest tak, że ja sobie zrobiłam ciążę, nie? Zobacz językowo, tylko już jesteś w tej ciąży, nie? Nagle. O. No więc właśnie, więc to jest chyba ten moment, od którego trzeba zacząć mówienie o poronieniu, że te emocje, te odczucia, które nas powstrzymują przed mówieniem o tym, a więc powstrzymują nas też przed mówieniem o tym, że jestem we wczesnej ciąży, to jest wstyd i poczucie winy, które wynikają z tego, że my po prostu o poronieniu nie rozmawiamy w taki sposób, w jaki należałoby o nim rozmawiać, czyli jako o czymś, co się przytrafia też często, po prostu często i kompletnie jest niezwiązane z tym, z naszą chęcią, z naszą kontrolą, z naszym dążeniem do. Myślę sobie teraz, jak edukacja w tym temacie, taka wiesz, już szkolna po prostu ułatwiłaby ludziom życie w przyszłości, że tak się dzieje, że statystyki tak pokazują, że tak często dochodzi do poronienia i tak może być. Ale to jakby nie jest niczyja wina, bo tak się po prostu dzieje i teraz biologicznie opis, dlaczego tak się może zadziać. I tak jak mówisz o tym poczuciu wstydu, to też doświadczyłam tego, że albo ona dźwigała, albo ona grabiła liście w przedszkolu. Sobie myślę,
że naprawdę ja mam szczęście, że jestem już tak jakoś ugruntowana w tym poczuciu własnej wartości i też takiej świadomości ciała i fizjologii, jaka może zachodzić, że mi to nic nie robi, ale od razu mam myślenie o osobach, którym coś to może robić. I znowu ta moc taka, trzeba o tym gadać, że to nie jest niczyja wina, że ona mogła grabić i dźwigać albo leżeć i poronić po prostu, że to się jej może przytrafić, nie? I miałam tak, że jak ktoś się dowiadywał, to ja mówiłam, że widzę, że nie wiesz, jak się zachować, więc ci trochę pomogę, że ja jakby jestem z tym okej na tym poziomie, że wiedziałam, jak może być i brałam to pod uwagę i to się wydarzyło. I nie to, że nie było mi całkiem smutno, ale też nie mam teraz takiego stanu wymagającego jakiegoś specjalnego wsparcia od ciebie. Także trzymaj kciuki, żeby udało się, bo dalej się staramy. Ale myślę sobie, no to ja tak miałam, nie? Fajnie. Myślę też o tym, że dużo osób tak nie ma i że mówienie o tym, że się jednak poroniło, może być taką blokadą, jeśli mocno się tą stratę przeżywa i nie chce się o tym za bardzo mówić, bo się wtedy człowiek rozkleja i wchodzi w ten smutek, w ten obniżony nastrój, w to poczucie straty, że to może być taka blokada, że naprawdę jest mi cholernie trudno o tym mówić. Tylko, nie wiem, może przez tą moją łatwość myślenia o tym i mówienia, że to też można powiedzieć. Wiesz co? Poroniłam. Jest mi smutno, nie chcę o tym teraz rozmawiać. Za jakiś czas możemy wrócić do tego tematu, nie? Albo potrzebuję pobyć w tym sama. I to też nie jest jakiś, nie wiem, obciach tak powiedzieć. Albo, że to nie jest wstyd, że ci jest smutno, nie? Nie, w ogóle jakoś nie wiem. Dla mnie to jest tak jakoś naturalne, ale zgadzam się, że jest różnie bardzo. Myślę, że w tym kontekście trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach, że jest okej, kiedy jest ci smutno i potrzebujesz tego czasu i potrzebujesz przeżyć żałobę, bo to działa dokładnie na tej zasadzie. To jest strata. Po prostu być może to ktoś może powiedzieć, że ta strata jest jakoś mniej ważna, bo mówimy o zarodku na przykład, ale to, co ktoś ma na ten temat do powiedzenia, w ogóle nie ma znaczenia. Znaczy, to jest twoja strata i ty po prostu ją odczuwasz dokładnie tak, jak ją odczuwasz. Twoje emocje są twoje i jeżeli to jest tak, że chcesz przepłakać 2 tygodnie w związku z stratą 6-tygodniowej ciąży, to jest twoje i ty masz do tego prawo. I tak samo działa to w drugą stronę, jeżeli nie czujesz takiego smutku, jeżeli nie czujesz takiej potrzeby jakiegoś głębokiego przeżywania, albo masz swoje sposoby, żeby sobie z tym poradzić, takie adaptacyjne, to znaczy nie takie, które polegają na takim unikaniu, na udawaniu, że się tego nie przeżywa, tylko faktycznie właśnie masz to tak poukładane w głowie, że okej, mogło mi się to przytrafić i mi się przytrafiło i to jest jakoś smutne i nieprzyjemne, no ale generalnie przechodzę nad tym jakoś do porządku dziennego, to też jest okej. Okay. Też okej okay jest po prostu ułożyć, czy mieć ułożone w głowie to tak, że to jest po prostu zarodek i że ta ciąża po prostu się nie utrzymała i okej, idziemy dalej, tak? Jakby każda reakcja jest okej. Okay. Oczywiście, no tutaj trochę z takiego psychologicznego punktu widzenia warto zwrócić uwagę, czy taka reakcja na przykład zupełnego braku reakcji jest jakoś adaptacyjna, bo może być tak, że to wynika z jakichś takich blokad, nie? I że to może nie służyć po prostu, więc warto sprawdzić, jeżeli jakoś tak zupełnie spokojnie przechodzę ten proces, to warto sprawdzić, z czego to może wynikać. Ale generalnie to jest po prostu twoje. To jest twoje doświadczenie. I zawsze się zastanawiam, jak to jest, że na przykład jak doświadczamy straty bliskiej osoby, to jakoś ludzie rozumieją, nie? Że masz prawo przeżywać tak, jak chcesz. Rzeczywiście jest takie oczekiwanie, że nie wiem, na pogrzebie będziesz płakać i tak dalej. Jak tego nie ma, ale jak tego nie ma, to jakoś sobie potrafią wytłumaczyć, że okej, no po prostu ta osoba, no nie wiem, jest w szoku albo po prostu coś tam, nie?
ale jest taka duża otwartość na różne rodzaje przeżywania i jest taka duża świadomość, że ta osoba po utracie kogoś bliskiego powinna mieć te 12 miesięcy, tak nie? Średnio się mówi, że taka żałoba może trwać 12 miesięcy i że to jest taki trochę okres ochronny dla tej osoby, że po prostu można się spodziewać wielu różnych emocji, że trochę warto większą uważność mieć na tę osobę, na jej przeżywanie. Warto ją zapytać co jakiś czas, jak się ma, jak jej jest. Czyli jakoś mieści nam się to w głowie, że można różnie to przeżywać i że czasami jest potrzebny czas. A kiedy jesteśmy przy temacie poronienia, to już jakoś ta reakcja jest jakaś taka, że najlepiej to w ogóle jakoś ten temat tak zamieść pod dywan, nie? Że albo udawać, że to się nie wydarzyło, albo skwitować jakimś takim stwierdzeniem, o wiesz, no ale to lepiej, że teraz. Nie? Jedno dziecko już masz. O, tak. Będzie następne, nie? Mhm. Będzie następne i generalnie tam... Jeszcze się pewnie nie zdążyłaś przyzwyczaić albo coś, albo jeżeli kobieta nie wiedziała, że była w ciąży, no nawet nie wiedziałaś, to nie, to pewnie aż tak nie boli. Jakby samo już mówienie o tym, że mamy prawo do tego, żeby różnie to przeżywać, powinno nam dać do myślenia, że nie powinniśmy w tych odpowiedziach sugerować, co my o tym myślimy, tylko wziąć pod uwagę, że osoba, która doświadczyła poronienia, może mieć inaczej. I może zapytać o to, jak ona się z tym ma. Mhm. Czy to jest właściwe pytanie? To jest w ogóle opowieść o tym, że jak mamy do czynienia z osobą, która przeżywa jakąś trudność, to my mamy taką pierwszą reakcję, żeby jakoś wypalić z jakąś radą, nie? Albo z jakimś takim podsumowaniem tej sytuacji, które ma niby sprawić, że ta osoba nagle się poczuje lepiej. Czyli takie pocieszanie z radą w gratisie, nie? Że no jest mi, miałam ciężki dzień, o wiesz, jutro będzie następny, no mam depresję, o co ty opowiadasz, tam wujek Kazik to miał depresję, wiesz, w porównaniu to u ciebie to jest w ogóle luzik, nie? Poroniłam, o wiesz, dobrze, że teraz masz jeszcze tam trójkę innych dzieci i jak będziesz chciała, to sobie urodzisz następny. Jakby pytanie brzmi, w jaki sposób to ma pomóc? Jakby, nie? Że jakoś... Serio? Jakby, o, złamałam rękę. No, spoko, masz drugą. Tak i co z tego? Nie? Ale to sprawa ręka i ona mi jest bardzo potrzebna. Nie, no rozumiem, bo właśnie w fajny sposób obróciłaś to pytanie. Tak, i w ogóle to może być pytanie, jak ja mogę wesprzeć tą osobę? To może zapytam się, czy ona w ogóle potrzebuje wsparcia i wtedy jakiego? No bo też zdarza się, że my nie wiemy, jakiego chcemy wsparcia, bo jesteśmy już w takim jakimś stanie i dole, że jakby pomóż mi jakkolwiek i przestań mnie pytać, bo ja już też nie mam siły wymyśleć, jakiej pomocy potrzebuję, ale chyba, poprawnie jak się mylę, takie pytanie jest przynajmniej takim sprawdzającym, gdzie my w ogóle jesteśmy i jest bezpiecznym, bo nic nie sugeruje. W ogóle dla mnie wspieranie to jest słuchanie. Nie mówienie, nie tam proponowanie 100 tysięcy różnych opcji, bo faktycznie czasami jest tak, że ta osoba, która przeżywa trudność, po prostu nie wie. Po prostu nie wie, jest w takim stanie, jest tak zmęczona, może jest w takich emocjach, że nie wie, nie potrafi na to odpowiedzieć. I jak dostaje 10. pytanie pod tytułem, to może tam ziemniaczki, to może na spacer pójdziemy, to może to po prostu może być dla niej też za dużo, nie? I może się zamknąć na zasadzie nie, nic. Pomimo, że będzie czegoś potrzebować. Więc wspieranie to słuchanie. Zadanie pytania. Bo masz rację, że można też się cofnąć jeszcze o krok i sprawdzić, czy w ogóle ta osoba, która nam mówi, że straciła ciążę, czy poroniła, czy ona w ogóle oczekuje jakiegoś wsparcia, czy ona tego wsparcia potrzebuje, bo może to jest taka osoba, która jakoś mniej tę trudność odczuwa, albo już właśnie sobie jakoś ten proces domknęła, ona już nie potrzebuje. Więc takie pytanie, jak się z tym masz, albo jak ty się masz teraz,
jest takim otwierającym, które, tak jak mówisz, niczego nie sugeruje. To nie jest jakaś dziwna rada, z którą nie wiadomo, co zrobić. To nie jest jakieś mówienie, że ja wiem, co ty czujesz, albo ja wiem, jak ci pomóc, albo to nie jest też takie unieważnienie, czyli o, to nieważne, za chwilę będzie dobrze. Tylko to jest po prostu otwarcie na dialog, otwarcie w ogóle całej sytuacji. I teraz w zależności od tego, co ta osoba odpowie, to my dopiero wtedy możemy jakoś dopasować reakcję, jeżeli mamy ochotę faktycznie wesprzeć tę osobę. Nie? Że często mamy taki odruch, że no właśnie, że idziemy w jakieś takie utarte ścieżki, ponieważ nie wiemy, co zrobić, to idziemy w takie utarte rozwiązania. To ja ci zrobię rosołku, nie? Tylko, że wspieranie, oprócz tego, że jest o słuchaniu, to jest też o słyszeniu, czyli o sprawdzaniu, co ja dostanę w odpowiedzi na swoje pytanie. Jak się masz? Jak się czujesz? Czy czegoś potrzebujesz? Najprawdopodobniej dostaniemy odpowiedź, czego trzeba, jeżeli czegoś trzeba. I teraz pytanie do nas, czy my jesteśmy, czy mamy taką otwartość, czy my jesteśmy gotowi, żeby właśnie tę konkretną prośbę spełnić, a nie znowu uznać, że my wiemy lepiej, że nie, jednak nie jest ci potrzebne to, tylko coś tam, nie? No więc to jest chyba jakoś najważniejsze. Wsłuchanie, słyszenie. Idąc dalej też jakby możemy mieć odwagę i w ogóle teraz jakiś moment zastanowienia, czy my umiemy odmówić komuś, kto potrzebuje wsparcia, którego nie umiemy udzielić. Że możemy komuś dać znać, słyszę, że tego potrzebujesz, mam poczucie, że nie jestem w stanie ci tego dać. Czy to będzie wspierające, jeśli się razem zastanowimy, kto mógłby ci to dać na przykład, nie? Tak sobie myślę, żeby też ta osoba, która w jakiś sposób nie jest gotowa na dawanie pewnego rodzaju wsparcia, miała taką przestrzeń i wolność, żeby zakomunikować, że okej, no ja nie jestem w stanie, ale jestem tu, nie? Słyszycie? Super, o, jestem tu. To jest też bardzo ważne, że mamy też taki imperatyw, że trzeba coś zrobić, więc my pytamy o to robienie i jak dostajemy odpowiedź, że nie, ja nic nie potrzebuję w tym momencie, to się czujemy, właśnie jesteśmy w jakiejś takiej bezradności i próbujemy coś tam jeszcze proponować najczęściej i to są czasami takie nietrafione propozycje i mamy takie poczucie, że właśnie ta komunikacja jakoś nie działa, nie? A warto pamiętać, że wsparcie jest też o byciu. Że czasami się po prostu nie da nic zrobić, że można po prostu być. I już to może być bardzo, bardzo wspierające. Okej, dobra, to wiesz co? Ja tu po prostu pobędę. Pobędę tutaj z tobą. Gdybyś czegoś potrzebowała, to ja tutaj będę. Jestem tutaj w zasięgu. Posiedzę przy tobie. Jakby to też już jest bardzo, bardzo dużo i czasami to jest wszystko, czego trzeba. Myślę sobie o osobach, które też znam, które broniły wiele razy i często spotykały się z taką sytuacją, że ktoś się pyta, kiedy drugie dziecko albo kiedy w ogóle dziecko i że mówimy dzisiaj o poronieniu, więc ja czuję, że to jest bardzo ważne, żebyśmy też powiedziały, dlaczego warto nie pytać ludzi, kiedy będą mieli dziecko w ogóle, bo już są po ślubie albo są długo parą. Albo kiedy kolejne, bo nie wiemy, czy ta osoba nie jest osobą po stracie. Już nie mówiąc o tym, że co cię to obchodzi. Taką mam pierwszą reakcję, nawet jak planuję ciążę, to w ogóle, ale czemu ty mnie o to pytasz? To właśnie nie wiemy, na jaką historię trafiamy. Tak, dokładnie. To jest chyba w ogóle trochę o poprawności politycznej, że jakoś potrafimy przyjąć, że nie pytamy, na kogo głosujesz, nie? A nie potrafimy zrozumieć, że pytanie kogoś, no to kiedy dziecko, może być bardzo głęboko nieeleganckie, ale też właśnie takie, no nie okej, nie? Poruszające różne struny, że jakoś
no nie bierzemy pod uwagę tego, że właśnie tak jak mówisz, mamy, stoją za nami bardzo różne historie. I znowu idąc takimi różnymi presetami, no bo to jest przecież preset w naszej głowie, nie? W takim społecznym postrzeganiu, że o, jesteście razem, no to pewnie zaraz ślub. Kiedy ślub? Kiedy ślub, nie? A no to jak już jesteście po ślubie, albo już jesteście w tym konkubinacie, czy czymkolwiek innym jakiś czas, no to o, kiedy dziecko? I po prostu, a jak już jest jedno, to może a kiedy drugie? A dokładnie tak jak mówisz, nie wiemy po prostu. Może ta osoba miała jakiś naprawdę ciężki poród. Może już po prostu przeżyła tyle strat, że już nie będzie dalej próbować. Albo, że to się wiąże z jakimiś bardzo silnymi, trudnymi emocjami. No, jakoś zachęcam, żeby się interesować bardziej tym, co jest tu i teraz, jak się tu i teraz czujemy, żeby o tym między sobą rozmawiać. A jak już nie mamy pomysłów, to już rozmawiajmy lepiej o pogodzie albo o filmie, który ostatnio obejrzeliśmy. A nie róbmy z tych tematów takich właśnie jakichś z kategorii takiego planowania własnego życia, takich tematów zastępczych, bo mam wrażenie, że to często tak jest, nie? Że jakaś ciocia po prostu na jakichś imieninach, no nie może się powstrzymać i po presecie po prostu to kiedy bobas, nie? A może my jesteśmy antynatalistami i po prostu nie chcemy mieć dzieci i nie mamy ochoty nawet w ogóle o tym rozmawiać, nie? To jest trochę jak z ujawnianiem informacji o chorobie, że nie mamy obowiązku. Mamy prawo do własnej prywatności i to, czy chcemy mieć w ogóle dzieci, czy chcemy mieć kolejne dziecko, czy jak się czujemy z jakąkolwiek naszą decyzją, sytuacją życiową, to naprawdę jest nasza sprawa, a nie wszystkich dookoła. I rozumiem, że to będzie jeszcze jakoś trudne, nie? Bo czasami to jest, ja też rozumiem, że to jest jakoś z rozpędu, że komuś się rodzi chłopiec, to pytamy, o, to co, następna dziewczynka, nie? Że jakby nie kumamy, że to może sprawić komuś przykrość. No ale to warto o tym mówić, że jakoś trzeba się czasami zastanowić, zanim się zada jakieś pytanie albo jakiegoś stwierdzenia użyje. Mogą się zdarzać tam jeszcze jakieś wpadki, no ale warto się po prostu tego uczyć, ćwiczyć tę uważność po prostu, nie? A z drugiej strony, jeżeli jesteśmy tą osobą, która doświadcza tych pytań i one są dla nas jakoś trudne, to też żeby zadbać o swoje granice, to znaczy wprost powiedzieć, wiesz co, wolałbym, żebyś mi nie zadawał takich pytań, bo to jest dla mnie akurat temat taki nie do rozmowy. Tak po prostu, albo nie chcę o tym rozmawiać. Koniec. Nie mamy też obowiązku tłumaczenia się, a dlaczego, a jak to. Nie mamy też obowiązku jakoś brania pod uwagę, że ta osoba się może obrazić, bo nie zrozumie. No trudno. Tutaj przychodzi do mnie jeszcze taka myśl o tych lękach w rozmowie o poronieniu, że z jednej strony właśnie wyskakujemy z takimi super radami i informowaniem o kimś, komuś, że już ma jedno dziecko, tak jakby nie wiedział. Więc to znaczy, że potrafi zajść w ciążę, bo to od niego też zależało dużo, czy ta ciąża akurat była donoszona i nie doszło do poronienia. Że wpadamy w taką drugą skrajność. O, ona poroniła, to zostawmy ją w spokoju. Nie odzywajmy się w ogóle. I że to też jakieś moje obawy budzi takie, że zostawiamy te osoby w potrzebie, które nie zawsze będą miały siły, żeby o tą potrzebę czy o tą uwagę jakąkolwiek, o wsparcie prosić, że to też nie jest tak chyba do końca, żeby w ogóle ten temat gdzieś tam zamieść, jak powiedziałaś, ale tak całkowicie, w sensie to zostawmy ją na jakiś czas, nie? Jak to czujesz? No tak, bo to jest właśnie gdzieś w moim odczuciu jedna z takich rzeczy, która właśnie powoduje tę tabuizację poronienia. To znaczy, skoro nie wiemy, jak zareagować, to w ogóle nie pytamy. Skoro ja nie wiem, jak to powiedzieć, to w ogóle nie powiem. I nie to, że nie powiem, że poroniłam, ale jeszcze nie powiem, że jestem w ciąży. Żeby w ogóle nie doprowadzać do tego momentu, w którym będzie potrzebna ta rozmowa. I no jest to oczywiście problem na wielu płaszczyznach, bo po pierwsze, tak jak mówisz, to skutkuje tym, że nie dostajemy wsparcia wtedy, kiedy go potrzebujemy.
A po drugie, to też tę tabuizację konstytuuje, czyli jakby to jest taka sytuacja samonakręcająca się, bo im bardziej my nie mówimy, tym bardziej my nie możemy o tym mówić. Nie? Czyli jakby wydaje mi się, że to, co ty robisz, to, co ja robię, to, co robią jeszcze inne osoby, które mówią otwarcie w przestrzeni publicznej o tym, że poronienie to jest zjawisko, które się zdarza, to jest zjawisko, które się zdarza wcale nierzadko, że same poroniłyśmy, że wokół nas są kobiety, które doświadczyły poronienia, to jest taki chyba sposób na to, żeby ten temat właśnie normalizować i dzięki temu detabuizować, czyli pokazywać, że mówienie o poronieniu jest okej, dlatego, że doświadczanie poronienia się po prostu zdarza i zobacz, jaki to jest mechanizm. Jeżeli, gdyby każda osoba, która doświadczyła poronienia, miała taką otwartość na to, żeby o tym po prostu powiedzieć, niekoniecznie sobie napisać na koszulce i obwieścić całemu światu, bo to znowu jest kwestia własnej prywatności i granic własnej otwartości i jakiegoś takiego decydowania po prostu o tym, kogo ja chcę informować o własnych doświadczeniach w życiu, ale też nie trzymać tej informacji w ukryciu, to zobacz, gdyby jedna kobieta mogła na tym skorzystać w takim sensie, że jeżeli jej się to przytrafi, to już będzie miała świadomość, że to się, żeby nie jest jedyna na świecie, nie, którą to spotkało, to mam wrażenie, że już będzie jej lżej. I w związku z tym po prostu warto o tym mówić. Nie, jakby też rozumiem, że się pojawia taka obawa, że to teraz będziemy trąbić o tym, że poroniłyśmy. Żadne trąbić, żadne tutaj wszem i wobec, tylko to jest normalny temat. I tak go traktujmy, to jest normalny temat. To tak jak ci się zdarza, że nie wiem, masz próchnicę zęba i idziesz do dentysty i jak cię ktoś z rodziny zapyta, gdzie byłaś, to mówisz normalnie u dentysty. Tak samo możemy mówić o poronieniu. Gdzie byłaś przez ostatnie 2 dni, bo tam, nie wiem, nie mogłam się dodzwonić. Wiesz co, byłam w szpitalu, bo przydarzyło mi się poronienie. Okej? Okay? Dzień dobry, szefie. Biorę 2 tygodnie zwolnienia, ponieważ poroniłam i chcę odpocząć. Nie? Cześć dziewczyny, nie wpadnę dzisiaj na kawę, ponieważ jadę do szpitala i będę miała zabieg, poroniłam, no i jest mi przykro, smutno z tego powodu. To jest normalny temat. Dopóki nie będziemy tego tematu traktować jak normalny temat, dopóty nie będziemy miały możliwości takiego normalnego przeżywania tego doświadczenia. Normalnego to nie znaczy, że pozbawionego trudności albo bardzo, bardzo w trudny sposób. Tego normalnego znaczy takiego, jak potrzebujemy. Myślę sobie, że to jest taki moment, kiedy powiedziałaś o tym dzwonieniu do szefa i o zwolnieniu, żeby zapytać ciebie. Poruszałaś kiedyś u siebie w social mediach temat zwolnień po stracie i chciałam cię zapytać. No bo ja w ogóle nie wiedziałam, dopóki ty nie napisałaś, że w ogóle jest coś takiego, wiesz, jakby dostałam zwolnienie od lekarza, który potwierdził, że byłam w ciąży i że tej ciąży nie ma, no takie dojście do siebie, psychiczne i fizyczne na tydzień i ten lekarz był cudowny, wspierający i mnie trzymał za rękę, jak mi o tym wszystkim mówił, że on mi potwierdza, że jedno samo wspomnienie tego spotkania już mi się chce płakać. Ale nie miałam pojęcia, że jakby w ogóle mi coś może przysługiwać albo nie. Miałam też lekkość, żeby poinformować szefa, że do czegoś takiego doszło i ja potrzebuję tego zwolnienia i mnie nie będzie. I dostałam też wyrozumiałość, empatię, wsparcie. Ale dopiero od ciebie się dowiedziałam, że w różnych krajach są jakby takie zwolnienia dla kobiet po stracie. I to było dla mnie takie, co? Wow, w ogóle, wow. Ale w różnych krajach, ale w Polsce też. Tylko znowu, nie mówi się o tym. No bo o poronieniu się nie mówi, więc dlaczego miałoby się mówić o tym, z czego kobieta, ale również, zobacz, partner może skorzystać po takim doświadczeniu poronienia w ich rodzinie.
To jest też osobny temat, że o partnerach się też nie mówi w kontekście poronienia, a też przecież zasługują, bo dla nich to jest też strata. O partnerach, partnerkach, dla nich to też jest strata. Pewnie tak mocno w kontekście takiej straty wyobrażenia o sobie, jako o rodzicu, ale nadal, nie? Jakby w niczym to nie umniejsza tej stracie. Mam takie poczucie, że u mnie bardzo silne było to właśnie. To uczucie straty po wyobrażeniach. Że ja tak bardzo chciałam już tego drugiego dziecka. Ja się tak bardzo cieszyłam. Już po prostu układałam sobie, wiesz, ubranka w głowie i jak to będzie i w ogóle. I to mnie chyba zabolało. I takie po prostu uczucie, że no okej, okay, że te statystyki, że ja to biologicznie rozumiem. I z tym naprawdę jakby... Czuję się, że no stało się to, co się mogło stać i byłam na to gotowa. To uczucie po wyobrażeniach, ta strata jednocześnie przeżywana ze stratą, bo kiedy się dowiedziałam o ciąży, to poczułam stratę tego, że tracę kontakt jeden na jeden z moim dzieckiem, które już mam. Więc jakby miałam dwa poczucia straty, wiesz, najpierw tej utraty relacji z obecnym dzieckiem, a za chwilę, że jednak nie jestem w ciąży. I z tym mi było najtrudniej, więc... Jak mówisz o tym, że partner czy partnerka kobiety, która poroniła, właśnie też jakby zasługuje, nie wiem jakie to jest słowo, dobrać prawidłowe na opiekę i na zwolnienie, to całą sobą to czuję, że tak, że to jest tak silne odczucie straty, ta strata po wyobrażeniach, że nie tylko fizyczność i fizjologia i ta biologia, tylko jeszcze głowa nasza. Tak, a poza tym pamiętajmy, że to są też te osoby, które są przy nas w tym doświadczeniu i to jest też, czy może być bardzo obciążające, bo najczęściej to są te osoby, które nas trzymają za rękę w szpitalu, nie? Jeżeli w tym szpitalu jakoś do tego szpitala trafiamy, że to są te osoby, które w tych pierwszych momentach stoją jakby na tej straży naszego samopoczucia, nie? Więc one trochę na początku nie mają tej przestrzeni, żeby sobie poprzeżywać tak dla siebie, o sobie, nie? Więc dla nich jak najbardziej ten czas też jest po prostu potrzebny i to uważnienie ich emocji również. Zobacz, co się dzieje, jak dochodzi do tego informowania, o którym jeszcze raz przypominam, nie mamy obowiązku tego przeprowadzać, ale jak już dochodzi, decydujemy się na to i dochodzi tego informowania innych osób spoza tej naszej pary, że do tego poronienia doszło, to ta uwaga jest bardzo skoncentrowana na kobiecie, która straciła ciążę, o ile w ogóle nie dochodzi do takiej totalnej, takiego zignorowania problemu, ale jeżeli jest taka otwartość na wspieranie, to jednak najczęściej ona jest nakierowana na tę kobietę, nie? Czy na tę osobę, która była w ciąży. Natomiast rzadko kiedy myśli się o tej drugiej osobie w parze, więc jakoś też warto na to zwracać uwagę przy okazji tego tematu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zwolnień, o kwestie jakichś takich prawnych rozwiązań, tak, jest taka możliwość i tak, zupełnie się o tym nie mówi i ja również, na przykład sama, roniąc jakiś czas temu, nie wiedziałam o tym, że mam prawo do tego, żeby uzyskać na przykład skrócony zasiłek macierzyński. Bo oczywiście to zwolnienie, które może nam wystawić lekarz ginekolog czy lekarz rodzinny, takie właśnie to jest takie trochę na dojście do siebie, tak? Czy na cokolwiek. No po prostu nam się to zwolnienie należy, żeby nawet złapać ten czas dla siebie, ze sobą, na jakieś takie pobycie z tymi emocjami, poradzenie sobie z tą nową sytuacją. To może być zwolnienie nawet do 14 dni. Jeżeli z tym momentem wiążą się jakieś bardziej pogłębione trudności, można też na przykład pójść do psychiatry i dostać zwolnienie, które będzie dłuższe. I dokładnie tak samo partner czy partnerka mogą otrzymać zwolnienie od lekarza rodzinnego na taką sytuację właśnie dojścia do równowagi psychicznej. Mogą też pójść do psychiatry i takie zwolnienie uzyskać. Mogą też otrzymać zasiłek opiekuńczy.
mogą też uzyskać 14 dni zasiłku opiekuńczego albo urlop okolicznościowy też jest jeszcze opcją, on jest 4-dniowy. Więc jakby tych opcji, z których można korzystać, jest dużo. Dodatkowo kobieta, która czy osoba, która była w ciąży, może się ubiegać o tak zwany skrócony urlop macierzyński, to jest 56 dni. Również płatny, bo jeżeli chodzi o zwolnienie takie lekarskie zwykłe, to to już nie jest kodowane z kodem B, czyli ono jest płatne w 80%. Natomiast zasiłek macierzyński, czy urlop macierzyński, to jest taka opcja, z której można skorzystać, tylko ona jest, no widzisz, o niej się kobiety dowiadują najczęściej już po fakcie, to znaczy po wyjściu ze szpitala, jeżeli w nim były, czy w ogóle po zakończeniu całej procedury związanej z poronieniem, o ile się w ogóle dowiadują, to jakby... A ta opcja, żeby móc z niej w ogóle skorzystać, wiąże się z tym, że potrzebujemy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, żeby tam zarejestrować dziecko, a żeby móc to zrobić, to musimy znać jego płeć. I teraz, ja nie wiem, czy ty pamiętasz, ale jest taki moment w tym całym procesie dziejącego się poronienia, bo to nie jest tak, że idziesz, czy inaczej, to może być tak, ale jest bardzo, bardzo, to jest też jakoś ważny temat, wiesz, jak o tym myślę, że jakoś warto też rozmawiać o tym, jak w ogóle wygląda ten proces poronienia, bo bardzo dużo tego całego lęku, stresu związanego z poronieniem wynika z tego, że my się dowiadujemy, że na przykład mamy poronienie zatrzymane i nie wiemy, co dalej. Jakby, a jeszcze jak trafimy na lekarza czy lekarkę, ginekologa, ginekolożkę, którzy nie są jacyś tacy wspierający, to oni nas przez ten proces jakoś nie przeprowadzają. Więc to rodzi też bardzo dużo jakiegoś takiego napięcia i trudności. I sprawia, że cały ten proces jest jeszcze trudniejszy, czy może być. Więc jak jesteś w tym procesie całym, który trwa, to jest taki moment, kiedy lekarz cię pyta, czy co ty chcesz zrobić ze szczątkami i czy chcesz oddać na badania genetyczne, żeby określić płeć, czy chcesz je później zabrać w celu pochówku i tak dalej. I kobiety i najczęściej pyta ciebie jakby w trakcie tego całego procesu, czyli na przykład przed aplikacją tabletek, albo tuż przed rozpoczęciem zabiegu łyżeczkowania. I to naprawdę nie jest taki moment, kiedy ty masz świadomość w ogóle po co to jest, dlaczego to może być ważne. Możesz naprawdę nie wiedzieć, że w tym momencie warto jakby wszcząć ten proces, żeby móc skorzystać z tego urlopu. I jak wtedy, w tym momencie zaznaczysz nie, to potem już nie ma możliwości skorzystania z tego urlopu macierzyńskiego. Więc no... To jest kolejny argument świadczący o tym, że po prostu trzeba o tym mówić po to, żeby ta świadomość była na tym etapie, kiedy ona jest potrzebna. Czyli żebym ja się nie stresowała w momencie, kiedy mnie spotyka to doświadczenie, bo wiem, co mnie mniej więcej może czekać, oraz w których momentach jest kluczowe, żebym ja wiedziała, co zaznaczyć w formularzu, żeby móc dzięki temu skorzystać ze wsparcia, które jest dostępne w naszym kraju. Tylko po prostu... Bardzo, bardzo, bardzo mało osób o tym wie. Ja doświadczyłam poronienia samoistnego w domu i tam się całkowicie wyczyściłam sama, więc nie miałam żadnego zabiegu i po prostu pojechałam do lekarza na USG potwierdzić, że wszystko się wyczyściło i w ogóle nie było takiej rozmowy, wiesz, i co z panią dalej, a jak pani się czuje z tym, że w sumie, no sorry, wszystko poszło w podkład czy w podpaskę. Ja nie miałam w ogóle wtedy w głowie, że w sumie to jak ja ronię, to ze mnie właśnie też wyjdzie ten zarodek, tak? I jakby jak teraz o tym mówisz, to ja mam takie hej, to jest zupełnie dwa różne doświadczenia, są jeszcze kolejny temat, no nie? No więc tak, jakby wracając, odnosząc się do tego, co powiedziałaś, to jakoś mam takie zdziwienie, czemu się o tym nie mówi, czemu lekarz nie mówi. No bo jak jestem w szpitalu, urodziłam, czy gdziekolwiek urodziłam, no to teraz tutaj wystawiamy pani dokumenty do urlopu macierzyńskiego. Tak, to jest takie normalne. A jak się roni, to nie jest normalne. Nie rozumiem tego. W ogóle jakby zrobiłaś mi taki mindfuck teraz, że ale dlaczego? Ja nie rozumiem. Będę sobie z nim siedzieć i przypatrzę mu się dokładniej. Ale na pewno też znowu będę dużo o tym mówić.
żeby wszystkie kobiety i mężczyźni wiedzieli, że przysługuje im urlop, zwolnienie, cokolwiek z tytułu straty. No i właśnie ta druga rzecz, którą teraz powiedziałaś, że tam są szczątki naszego dziecka, bo możemy podchodzić do tego w różnoraki sposób i wszystkie sposoby są okej. I to jest dla mnie takie turbo ważne, żeby to brzmiało, żebyśmy się teraz znowu mamy nawzajem nie zaczęły oceniać, że jedna chce pochówku siedmiotygodniowego zarodka, a druga po prostu wyrzuciła go spod paską do kosza na śmieci. No sorry, no jakby tak zrobiłam, tak? I teraz... Czy poroniła do toalety na przykład, nie? Bo przy takim poronieniu indukowanym tabletkami na przykład, to często tak wygląda. A no przy łyżeczkowaniu tak samo, ten materiał, tak się mówi, jest zabierany po prostu. I no i tyle, nie? I oczywiście my możemy zadecydować, ale to właśnie pod warunkiem, że ronimy w szpitalu i pod warunkiem, że w ogóle mamy świadomość tego, a po trzecie, że w ogóle mamy taką potrzebę. Bo jakby te podejścia są tak bardzo różne. No. I one wszystkie są okej. Jakby jakoś całą sobą poczułam aż w ciele, że to jest taki temat, gdzie wiesz, jak mamy się hejtują za to, że jedna karmi piersią, a druga butelką i w ogóle, to teraz to podejście do tego, co robimy z zarodkiem, z utratą ciąży, z płodem, z materiałem, jakkolwiek ktoś chce nazywać tą sytuację, to nie dość, że jest to takie mega delikatne, żeby dobrze o tym mówić, to jeszcze to jest takie pole do tego, żeby teraz, no, ona jest nawiedzona, bo chce znać płeć i pochować w trumnie i w ogóle, albo z drugiej strony, o, no super, fajnie, dziecko wyrzuciła do kosza albo do kibla, nie? Jakby, nie wiem jak to brzmi teraz, jak ja to mówię, być może, mam nadzieję, że nikogo tym nie urażam, ale chcę pokazać, tak używając tego słownictwa, że mamy różnie i ono może kogoś zranić. W sensie uważajmy na to słownictwo i na ocenianie się i miejmy na względzie, że każda z nas ma inaczej do tego podchodzi. I właśnie też nie trywializujmy tych podejść, w sensie, że jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby pochować, żeby poznać, żeby nadać imię, albo też, że właśnie ktoś odczuwa po prostu tą stratę taką psychiczną, tak, psychologiczną. Na innym poziomie po prostu, tak. Ja, to jest też jakoś zbliżamy się do tego tematu rytuałów, nie? Znowu porównam to do straty osoby takiej materialnej, którą jakby znamy z tego, że że jakoś funkcjonowała z nami w tym świecie takim, że już była urodzona. O, dziękuję, to jakoś. Czyli jak tracimy kogoś bliskiego, to mamy cały pakiet rytuałów, który nam pomaga przejść przez ten proces, który z jednej strony nam pomaga, no bo właśnie, znowu w bardzo różny sposób, ale organizujemy w jakiejś formie pożegnanie, to jest super ważne, nie? W jakiś sposób dzielimy się tą wiadomością z innymi osobami, w jakiś sposób jakoś stawiamy, stwarzamy jakieś takie pamiątki, to mogą być miejsca, to mogą być innego rodzaju pamiątki, do których my możemy wracać, które nam dają takie myślenie o tym, że jakiś ślad po tej osobie jest, nie? I to może być nagrobek z jakimś specjalnym napisem, ze zdjęciem, to może być drzewo, to może być jakieś specjalne miejsce, w którym rozsypiemy prochy, żeby tych opcji jest bardzo dużo, jest cały wachlarz, teraz w ogóle cała branża funeralna jest taka, rozwija się w takim humanistycznym kierunku, więc tych opcji jest jeszcze więcej i jakby chodzi mi o to, że mamy dostępne rytuały, z których możemy skorzystać i które nas mogą w jakiś sposób ukoić też. I znowu to też działa w drugą stronę, to znaczy osoby, które się dowiadują o tym, że my kogoś bliskiego tracimy, to też te rytuały znają i one wiedzą, że na przykład mogą zadzwonić, złożyć kondolencje, mogą przyjechać na uroczystość pogrzebową czy jakąś inną formę pożegnania i będą wiedziały mniej więcej, jak się zachować, mniej więcej co powiedzieć, mniej więcej co wypada, co nie wypada i tak dalej. Jak jest sytuacja poronienia?
no to nie ma po prostu tych rytuałów. I tak naprawdę nikt nie wie, jak się zachować. Lekarz nie wie, czy ma być bardziej blisko, czy ma być bardziej daleko. Często nie ma w ogóle takich jakichś umiejętności, żeby wesprzeć, albo chęci. Po prostu, bo to nie jest, czy można tak uważać, że to nie jest część jego pracy, nie? Osoby, które się dowiadują o tym, że doszło do poronienia, też nie wiedzą, no co, zapytać, nie zapytać, przyjść do szpitala, nie wiem, kwiaty przynieść, zadzwonić, kondolencje złożyć, jakby unikać tego tematu, co tu się właściwie robi? I to dotyczy też nas samych, to znaczy, ale jak to, że ja mogę zabrać zarodek co? I co? Jakby, że, ale nie? Czujesz, że po prostu to jest tak bardzo nieomówione, że my po prostu tego nie wiemy, no nie znamy. I działając w emocjach, działamy bardzo różnie. I to jest chyba jakiś początek dyskusji o tym, że warto te rytuały stwarzać. I nawiązując do tego, co powiedziałaś, że jedne osoby bardziej przeżywają tę stratę w takim fizycznym wymiarze, że na przykład dla nich będzie bardzo ważne, żeby ten zarodek, płód, czy cokolwiek, jakkolwiek chcemy nazwać, żeby na przykład właśnie zabrać, przeprowadzić badania, żeby się dowiedzieć. No to jest oczywiście, to nie jest możliwe na każdym etapie, ale na którymś etapie to jest możliwe, żeby się dowiedzieć na przykład jaka płeć, żeby nadać imię, żeby przeprowadzić jakąś uroczystość pogrzebową, ale że jakby ta materialna część tego doświadczenia jest taka ważna. A inne osoby będą to przeżywać bardziej na takim pułapie no właśnie psychologiczno, jakimś takim może duchowym, czyli na przykład tutaj są, jakby spotykam się z takimi rytuałami właśnie nadawania imienia, też organizacji jakiegoś takiego miejsca, zachowywania pamiątek, nazywania siebie aniołkową mamą, nie? Na przykład. Więc tych opcji jest trochę, tylko przez to, że my nie rozmawiamy o tym, to też trudno jest z nich skorzystać. Robimy to często intuicyjnie, ale pod warunkiem, że damy sobie do tego prawo. Trudno jest tutaj mówić o jakimś takim partycypowaniu innych osób, ponieważ jak ten rytuał nie jest jakiś określony, opisany, nie, w taki wdrożony społecznie, no to jest jakby trudno. W związku z czym, i ty o tym powiedziałaś w którymś momencie, to jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu po pierwsze się zastanowiły nad tym, czego my potrzebujemy, czego potrzebuje nasz partner, nasza partnerka w tej sytuacji. I żebyśmy to w którymś momencie, jeżeli mamy na to ochotę, jeżeli mamy ochotę, żeby inne osoby jakoś brały udział w tym naszym rytuale, żeby je w to wprowadzić. Że to nie jest takie, no w cudzysłowie, proste, tak jak w przypadku utraty osoby na przykład dorosłej, czyli że dzwonisz, mówisz, że ktoś zmarł i pogrzeb będzie tego i tego i wszyscy już wiedzą, co to znaczy. Tylko tutaj to wymaga wprowadzenia. Wiesz co, poroniłam i w związku z tym, nie wiem, planujemy to i to, chciałabym tego i tego, mam taką potrzebę, żeby coś tam. Nawet jeżeli to jest, nie mam żadnych potrzeb z tym związanych i wracam jutro do pracy i po prostu chciałabym nie wracać do tego tematu przez najbliższe 2 tygodnie. Żeby każda nasza decyzja jest okej, tylko warto w tę naszą decyzję, w ten nasz wybrany rytuał wprowadzić inne osoby, o których wiemy, że chcemy, żeby partycypowały w tym procesie. Zwłaszcza w takich tematach, które nie są aż tak popularne i po prostu ludzie, szczególnie tacy, którzy nigdy się nie starali nawet jeszcze o dziecko, totalnie w tym nie siedzą i totalnie w ogóle to jest taki szok dla nich, taka nowa sytuacja. Też mam jakąś uważność na to, że inaczej reagowały osoby, które mają rodziny i przeżywały na przykład stratę, a inaczej w ogóle... No najczęściej akurat w moim otoczeniu to były młodsze osoby, które jeszcze w ogóle nie myślą o założeniu rodziny, albo takie, które świadomie zdecydowały, że nie. To jest jakby taka abstrakcja dla nich, co my możemy czuć, że to może być wspierające, żeby im trochę podpowiedzieć, nie? Też dla nas wspierające, jeżeli my im powiemy, czego potrzebujemy. I tak sobie myślę, że jak przy wielu tematach podcastowych na Hej Mamie, ja mam taką jedną refleksję po prostu na koniec, żebyśmy byli dla siebie dobrzy, uważni na siebie i dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. Bo to jest kolejny taki temat, gdzie ostatecznie dochodzimy do tego punktu, że każdy może mieć inaczej, każdy ma inną historię, każdy ma prawo inaczej przeżywać
I po prostu się w to nie wtrącajmy. Miejmy do tego szacunek, jakąś uważność i no, bądźmy dla siebie dobrzy. Na samym początku odcinka tego nagrania wspominałam o Centrum Wsparcia Łomianki, w którym właśnie się znajduję z Asią. I o tym, że na samym końcu powiemy coś więcej na ten temat, więc ja cię o to zaraz poproszę. Ale jeszcze umawiałyśmy się razem, że podlinkujemy w opisie odcinka takie miejsce, w którym można poczytać o polonieniu i o tym, o czym dokładnie tam się pisze. Też cię poproszę, żebyś powiedziała parę słów. To jest obecnie w dniu, kiedy nagrywamy w bio Joasi, ale do tego czasu może tam się pojawić dużo innych rzeczy, bo Asia jest bardzo aktywna. Więc ten link będzie w opisie na stronie Hej Mama, na pewno na was czekał. Powiedz, o czym można tam poczytać. Ta publikacja to jest krótka instrukcja o poronieniu. Publikacja, która powstała pod takim abażurem, pod parasolem. No, w każdym razie i też z inicjatywy portalu Hello Zdrowie. Krótka instrukcja o poronieniu. To jest taka publikacja, która powstała ze współpracy bardzo dużej ilości specjalistek, ale przede wszystkim na podstawie takich warsztatów, w których brały udział również osoby, które doświadczyły poronienia, zarówno w kontekście bycia w ciąży i jej utraty, ale też tatowie, którzy doświadczyli właśnie tego poronienia w kontekście bycia partnerem. Więc jakoś tak bardzo polecam tę publikację. To jest taka malutka broszurka, w której jest po prostu upchane w punktach bardzo czytelnie, bardzo, bardzo dużo wiedzy takiej związanej, takiej podstawowej, związanej właśnie z poronieniem. Co ważne, to jest w dwóch ujęciach. Z jednej strony jest jedna część dla dziewczyn i druga część dla partnerów. I też powiedziałam dla takich osób bliskich, które chciałyby wiedzieć, jak wesprzeć. Jest tam też taka część poświęcona prawnym kwestiom, czyli tam można przeczytać już dokładnie na temat zwolnień na przykład, na temat praw, jakie nam przysługują w kontekście poronienia, więc tam was zdecydowanie odsyłam, żeby sobie poczytać, żeby sprawdzić, co jest możliwe w kontekście prawa polskiego. Jest tam też taka krótka sekcja dotycząca tego, jak rozmawiać z osobą po poronieniu, która może być taka wspierająca właśnie dla bliskich osób, które chciałyby jakoś wiedzieć, jak się zachować, żeby no właśnie tak bezpiecznie podejść do tego tematu, żeby właśnie tak nie polecieć z automatu, o którym mówiłyśmy, tylko żeby trochę inaczej się skomunikować w tym kontekście. Krótka instrukcja krótkahellozdrowie.pl. Tam są też, jest też publikacja z tej serii, krótka instrukcja dotycząca raka piersi na przykład. Więc warto sobie też tam zajrzeć, co też Hello Zdrowie tam wytworzyło w międzyczasie. Pewnie pojawi się też jakaś kolejna publikacja na tej stronie. Warto tam zaglądać, polecam serdecznie. To teraz jeszcze, póki pamiętam, patrz, nie zapomniałam, o Centrum Wsparcia Łomianki, o tym miejscu, w którym jestem i w którym się tak cudownie czuję, że mogłabym spędzić tu cały dzień. Opowiedz, czego rodzice mogą tutaj szukać, co, jak powstało, z jaką misją powstało to miejsce? Centrum Wsparcia Mamy, Taty i Dziecka w Łomiankach powstało no, właśnie po to, żeby wspierać mamy, tatów i dzieciaki. Jakoś pomysł na to miejsce był taki, że jest potrzebna taka przestrzeń, w której wspiera się wszystkie, brzydko mówiąc, elementy rodziny. To znaczy, oczywiście istnieje bardzo dużo placówek jakby poświęconych, dedykowanych wspieraniu na przykład dzieci albo osób dorosłych, ale miałam takie poczucie, że przydałoby się jeszcze takie miejsce, które by wspierało tak bardziej kompleksowo i holistycznie. I to się odbywa na dwóch poziomach. To znaczy, z jednej strony, po pierwsze, no właśnie, koncentrujemy się na wszystkich osobach z rodziny, więc mamy tutaj zarówno wsparcie dla dzieciaków w kontekście wsparcia psychologicznego, terapii, ale też terapii neurorozwojowych, fizjoterapii, zajęć grupowych, też różnych grup zabawowych, takich ogólnorozwojowych zajęć, więc jakoś patrzymy na dziecko
właśnie tak szeroko. I z drugiej strony, jako że stoimy na stanowisku, że nie wystarczy wesprzeć na przykład tylko dziecko, bo w momencie, kiedy jego rodzice są niezaopiekowani, a mają jakiegoś rodzaju trudności, to to dziecko i tak ma to funkcjonowanie utrudnione. W związku z czym, i w drugą stronę oczywiście, jeżeli rodzice są zaopiekowani, ale dziecko przeżywa jakiegoś rodzaju trudności, no to siłą rzeczy rodzina nie funkcjonuje tak, jakby mogła, nie? Więc rodzice znajdą u nas też wsparcie psychologiczne, terapię indywidualną, ale też terapię par, terapię rodzinną. Mamy też fizjoterapeutkę, która pracuje z kobietami przed zajściem w ciąży, czyli przygotowując je do zajścia w ciąży, pomagając później w przygotowaniu do porodu i później pomagając w takim powrocie do równowagi, czy takim trochę odzyskaniu ciała po porodzie. Mamy tutaj też zajęcia, na przykład jogę dla dziewczyn w ciąży, dla dziewczyn po porodzie. Mamy warsztaty różnego rodzaju, można się u nas uczyć wielu, wielu rzeczy, od takich umiejętności rodzicielskich, aż po takie rozwojowe dla samych siebie umiejętności. Grupy wsparcia ruszą jesienią, więc dużo się tutaj też dzieje w takim kontekście też budowania społeczności lokalnej. Zapraszamy rodziców, żeby się poznawali na tych naszych zajęciach i mam nadzieję, że, ponieważ działamy od niedawna, mam nadzieję, że z tego się taka społeczność jakoś stworzy. Już ona trochę kiełkuje, więc to jest takie bardzo, bardzo miłe. No, więc te dwa poziomy takiego wspierania, z jednej strony holistycznie, dlatego że dla każdej osoby w rodzinie, a z drugiej strony holistycznie dlatego, że działamy i od strony ciała, i od strony umysłu, i w taki sposób bardziej rozwojowy, i w sposób terapeutyczny. Gabinet logopedyczny też mamy. O, zapomniałam, Agata by się tutaj poczuła pominięta. Mamy też seksuolożkę. Mamy oczywiście tutaj też takie usługi położnicze, czyli można się spotkać z położną naszą Klaudią i porozmawiać o tym, jak się przygotować do porodu, ale też na przykład zamówić sobie wizytę połogową, czyli nie zapominamy o tym czwartym trymestrze. Pracujemy w kontekście zarówno macierzyństwa, czyli można tutaj przyjść z macierzyństwa, tacierzyństwa, można tu przyjść z każdą trudnością rodzicielską i będziemy wspierać na każdym etapie tego rodzicielstwa, ale też jak najbardziej zaopiekować się swoimi trudnościami w takim kontekście pozarodzicielskim. Więc no jakoś mam wrażenie, że ta oferta jest dosyć szeroka, będzie coraz szersza, będziemy tutaj coraz więcej mieć tych propozycji, więc jesienią mam nadzieję, że ruszy Akademia Rodzica, więc tam będziemy się zarówno przygotowywać do zostania rodzicami, a potem się wspierać na poszczególnych etapach rodzicielstwa i znowu od takiej strony zarówno psychologicznej, jak i każdej innej, fizjoterapeutycznej, neurorozwojowej, położniczej i tak dalej, seksuologicznej. Więc myślę, że to będzie coś takiego, co pewnie istnieje w Polsce, bo wiem, że to jakoś fajnie jest powiedzieć, pierwsze takie miejsce w Polsce. Na pewno nie. Wydaje mi się, że takie miejsca istnieją, ale no nasze jest jakieś takie nasze. Jak mówisz o tym, że tu się przychodzi, jest tak ciepło i miło, to faktycznie to jest też coś, co nam bardzo przyświecało w tworzeniu tego miejsca. Czyli to nie jest kolejna przychodnia, gdzie się czeka w poczekalni, gdzie jakoś bezosobowo się traktuje osoby, które tu przychodzą. My tutaj tworzymy taką rodzinę Centrum Wsparcia i to jest dla nas bardzo ważne. Znamy się tutaj po imieniu, wiemy, jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, nie tylko w kontekście na przykład przychodzi do psychologa, ale jakoś czujemy, że potrzebne byłoby też wsparcie w innym kontekście, to jakoś proponujemy, żeby skorzystać też z porady w innym gabinecie, że jakoś otaczamy tą opieką w taki sposób, żeby to też było skuteczne, a nie tylko było. No więc jakoś takie mam poczucie, że wykonujemy tutaj kawał roboty. To jest taki moment, w którym żałuję, że jednak nagrywam tylko audio, bo jakbyście zobaczyli, jak Asia o tym opowiada, co się dzieje z jej twarzą. Ile w tym jest pasji i takich iskierek w oczach, naprawdę. No, a poza tym to za chwilę nagram relację z tego miejsca, bo jest niezwykłe. No,
prawdę. Chcę tylko powiedzieć, że jeszcze cały czas się urządzamy, bo ruszyłyśmy w pandemii, więc sporo naszego budżetu pożarło opłacanie wszelkich opłat w momencie, kiedy nie mogłyśmy zapraszać tutaj do nas osób, ale jesteśmy jakoś... Oczywiście jesteśmy już otwarte i działamy, ale jesteśmy w takim w trakcie jeszcze urządzania, więc jeszcze to nie jest ostatni guziczek. Czego byś życzyła mamom? Bo zawsze o to pytam na koniec rozmowy. Nie pamiętam, czego życzyłam ostatnio. Mogę się powtórzyć. Poczekaj, muszę pomyśleć nad takimi jakoś, nad taką bieżącą potrzebą, która najbardziej się wyłania z tych moich wszystkich doświadczeń gabinetowych i też własnych, że chyba mam mamą, szczególnie w tym okresie, nie wiem, kiedy będziesz to publikować, ale w takim okresie wakacyjno-letnim, ale chyba w każdym zasadzie, to życzę mamom odpoczynku. Takie, z taką uważnością na siebie i na swoje potrzeby. Nawet takiego odpoczynku, jakiego potrzebują. Takiego odpoczynku, który daje energię i który jest po prostu dla nas dobry. I dla jednej to będzie leżenie na kanapie z książką, a dla innej to będzie, nie wiem, bieganie po lesie. I super. Odpoczynku. Rozmarzyła mi się Asia na hotelu. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli moje treści są dla ciebie wspierające, to podziel się z nimi z innymi rodzicami i skomentuj pod postem na Instagramie, na fejsie, albo na stronie, albo napisz do mnie maila. Taki kontakt jest dla mnie ważny i cieszę się z każdej otrzymanej wiadomości. Na wszystkie staram się odpowiadać. Nagrywam też dwa inne podcasty. Pierwszy o ekologicznym podejściu do mody pod nazwą Mamy Ekostyl, a drugi to rozmowy o świadomym rodzicielstwie, który współprowadzę z cudowną kobietą Magdą Boćko-Mysiorską. Wszystkie znajdziesz w popularnych aplikacjach, które udostępniają podcasty oraz na mojej stronie www.hejmama.pl. Do usłyszenia.